Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się ustawieniami i funkcjami eksportu danych w modelu EKG Orange. Jeśli ten materiał okaże się pomocny, zasubskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę. Pełen film dotyczący aparatu EKG Orange, jego budowy, składu zestawu i zastosowania można obejrzeć na stronie medyczny.pl oraz na kanale YouTube. Aby wejść do menu, należy przycisnąć wyświetlacz w dowolnym miejscu. Pokaże się wtedy kilka kafelków do wyboru. Po przyciśnięciu ikonki ustawienia zobaczymy kolejne 12 opcji. Wewnątrz poszczególnych zakładek możemy zmieniać na przykład ustawienia badania EKG, w tym badania auto. Możemy wprowadzić dane gabinetu, zmienić ustawienia filtrów i eksportować bazę danych na pamięć zewnętrzną. W sekcji pacjenta możemy wprowadzić jego dane, przeprowadzić na nim badanie, a także wyszukać konkretny zapis. Będziemy mogli wtedy sprawdzić jego podgląd i analizę, a następnie je wydrukować. Co ważne, aparat zapyta się nas wtedy, czy chcemy użyć drukarki wbudowanej, czy zewnętrznej. Drukarka zewnętrzna musi być wtedy podłączona do jednego z portów znajdujących się z tyłu urządzenia i wspierać sterowniki PCL5 lub PCL6. Będąc w sekcji przeprowadzonych badań, możemy też wyeksportować konkretne, pojedyncze badanie na pamięć USB w formacie PDF. Pełen film dotyczący aparatu EKG Orange, jego budowy, składu zestawu i działania można obejrzeć na stronie medyczny.pl oraz na stronie kanału YouTube. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.